Monopoly. Gra, którą się kocha albo nienawidzi. Którą kończy się jako milioner albo bankrut. I w którą gramy każdego dnia, tylko pod inną nazwą. Kapitalizm. Czym jest kapitalizm? Kluczową rolę odgrywa w nim akumulacja i pomnażanie kapitału. Tak jak w Monopoly, gdzie celem jest zgromadzenie na swoim koncie jak największej ilości pieniędzy, terenów i nieruchomości. Co ciekawe, koncept Monopoly został stworzony z myślą o krytyce kapitalizmu, a potem ukradziony. Gra, wtedy o nazwie The Landlord's Game, została wymyślona w 1904 roku przez Elizabeth Magee, która chciała nią pokazać negatywne skutki koncentracji bogactwa i monopolii. Niestety, jej pomysł został później skradziony i opatentowany przez Charlesa Darrowa, który sprzedał go firmie Parker Brothers. Ironia losu sprawiła, że gra, która miała ostrzegać przed niesprawiedliwością ekonomiczną, stała się symbolem kapitalistycznych marzeń, dążenia do zysku, sukcesu finansowego i rywalizacji. Teraz wyobraźcie sobie, że na samym początku rozgrywki Monopoly jeden gracz wchodzi w posiadanie większości pieniędzy z banku. Od razu ma przewagę, bo w przeciwieństwie do pozostałych graczy może wykupić większość pól, wybudować na nich hotele i pobierać opłaty od przeciwników. Ci szybko bankrutują i wypadają z gry. No i tak dokładnie działa kapitalizm. Faworyzuje wielkich i silnych kosztem mniejszych i słabszych. Ci, którzy mają kapitał, mogą go pomnażać znacznie szybciej niż ci, którzy go nie mają i muszą pracować najemnie. Bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Dziś 1% najbogatszych ludzi posiada więcej majątku niż pozostałe 99% ludzkości. Z raportu Oxfamu z 2022 roku wynika, że w czasie pandemii COVID-19, gdy większość ludzi straciła pracę lub część dochodów, majątki miliarderów gwałtownie wzrosły. Kapitalizm nie działa na rzecz większości, ale przede wszystkim wąskiej elity. Elity, która jest w posiadaniu absurdalnie wielkich kwot. Jeśli ktoś zarabiałby 100 tysięcy złotych dziennie, to zakładając, że nic by nie wydawał, w posiadanie miliarda wszedłby dopiero po 27 latach. Kapitalizm oczywiście nie powstał z dnia na dzień. Jego początki sięgają Europy Zachodniej na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy rozpoczęła się tak zwana pierwotna akumulacja kapitału, bogacenie się jednych kosztem drugich, polegające na grabieży tego, co wcześniej było wspólne, no i na przykład należało do gminy wiejskiej. Ludzi zaczęto wypędzać z domostw i nakładać na nich podatki, na które musieli zarobić w fabrykach kapitalistów. Źródłem kapitału stał się rozwijający się handel, ale też zwykły rabunek, jak w przypadku hiszpańskiej kolonizacji Ameryki, która przyniosła Europie ogromne bogactwa zdobyte kosztem miejscowych populacji. Kapitalizm powstał na niewolnictwie kolonialnym, podbojach i masowym porywaniu ludzi do pracy. Prawdziwy rozkwit kapitalizmu nastąpił jednak dopiero w XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową. Zakłady rzemieślnicze zastąpiły wtedy fabryki pełne maszyn i robotników, co znacznie zwiększyło wydajność i obniżyło koszty produkcji. Tak rodzili się pierwsi wielcy kapitaliści pokroju Johna Rockefellera, który zaczynał od pojedynczej rafinerii ropy naftowej, by po kilku dekadach stać się jedną z najbogatszych osób na świecie. W tym czasie w Anglii pojawił się ruch luddystów, buntujących się robotników, którzy chcieli godnie zarabiać i czuli się zagrożeni przez postęp technologiczny faworyzujący właścicieli fabryk. Rząd tłumił takie protesty, m.in. karami śmierci. W XX wieku kapitalizm stał się najpopularniejszym systemem gospodarczym na świecie. Królował w nim przede wszystkim neoliberalizm. Polityka gospodarcza polegająca na dążeniu do maksymalizowania zysków i prywatyzowania wszystkiego, co wspólne, na przykład zasobów naturalnych, czy przestrzeni, albo usług publicznych. Neoliberałowie uważają, że państwo powinno jak najmniej ingerować w gospodarkę, a siły rynkowe, podaż i popyt, powinny swobodnie kształtować ceny i regulować rynek. A bardziej po ludzku? W praktyce neoliberalizm polega na tym, że państwo sprzedaje prywatnym biznesmenom swoje firmy, na przykład z sektora energetycznego. Oczywiście, ci biznesmeni chcą na tym jak najwięcej zarobić, więc dążą do wykupienia większości lub wszystkich firm z danej branży. Po osiągnięciu monopolu nie muszą obawiać się konkurencji, co umożliwia im podnoszenie cen. Ludzie, nie mając wyboru, będą korzystać z ich usług i podyktowanych warunków, nawet jeśli są niekorzystne. To oznacza wyższe rachunki za prąd, telefon czy inne podstawowe usługi dla obywateli. Z neoliberalizmem wiąże się też ograniczenie wydatków państwa na pomoc socjalną, na przykład różnego rodzaju zasiłki. Neoliberałowie uważają, że niepotrzebnie obciąża to budżet i rozleniwia obywateli. Równocześnie takie cięcia socjalne i oszczędzanie kosztem słabszych często idą w parze z ulgami podatkowymi dla bogatszych. Początkowo kapitalizm dominował głównie w krajach Zachodu, takich jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy. Jednak pod koniec XX wieku nastąpił przełomowy moment. Upadek bloku wschodniego. Blok wschodni to grupa tak zwanych państw socjalistycznych, głównie w Europie Wschodniej, które miały gospodarkę centralnie planowaną przez rząd. W socjalizmie to nie prywatne firmy decydowały, co i ile produkować, a zamiast tego większością zarządzał rząd.
Między innymi z powodu słabej adaptacji do zmian technologicznych ten system dotknął poważny kryzys, więc socjalizm ostatecznie upadł. Kraje takie jak Polska, Czechy czy Węgry przeszły transformację do kapitalizmu. W Polsce gospodarka centralnie planowana funkcjonowała w ramach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do końca lat 80. XX wieku. System ten charakteryzował się państwową własnością większości przedsiębiorstw, centralnym ustalaniem cen i produkcji, a także ograniczonymi kontaktami gospodarczymi z krajami kapitalistycznymi na rzecz sztucznego powiązania nas z Rosją, co było kluczową przyczyną klęski gospodarczej. W czasach PRL-u Polska była silnie uzależniona gospodarczo od Związku Radzieckiego. To powiązanie nie wynikało z naturalnych, korzystnych dla obu stron relacji handlowych. Było narzucone odgórnie i wbrew interesom Polski. Musieliśmy handlować głównie z ZSRR, często na niekorzystnych warunkach. Na przykład sprzedawać nasze produkty po zaniżonych cenach albo kupować od Rosji surowce i towary, które nie były nam potrzebne. Nasza gospodarka nie rozwijała się tak, jak mogłaby, gdybyśmy mieli swobodę wyboru partnerów handlowych. Ten system zaczął się kruszyć w latach 80. wraz z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, niedoborami towarów i rosnącą aktywnością opozycji demokratycznej, skupionej wokół Solidarności, czyli związku zawodowego walczącego o socjalizm z ludzką twarzą. Wszystko to w tle nie tylko kolonialnej zależności Polski od Rosji, ale też światowego kryzysu naftowego i zbyt dużego skupienia PRL-u na przemyśle ciężkim. W tamtym czasie na świecie gwałtownie wzrosły ceny ropy. Działało na nią większość naszych maszyn, więc był to ogromny cios dla polskiej gospodarki. Gdy ropa zdrożała, koszty produkcji wzrosły, a gospodarka zwolniła. Równocześnie, przez to, że PRL skupił się zbyt mocno na rozwoju przemysłu ciężkiego, takiego jak górnictwo, hutnictwo czy przemysł maszynowy, to zaniedbano inne dziedziny, na przykład produkcję dóbr konsumpcyjnych czy usług. W efekcie w sklepach brakowało podstawowych produktów, takich jak cukier czy papier toaletowy i żeby coś kupić, trzeba było stać w znanych z opowieści o PRL-u długich kolejkach. Nie ma takich rzeczy. Nie ma, proszę pani. A kiedy będą? Nie wiem. Nie, proszę pana. Nie ma, córeńko. Nie ma? Nie ma, proszę. O, to szkoda. A kiedy będą? Nie wiem. Przełomem były obrady Okrągłego Stołu w 1989 roku, czyli cyklu spotkań i negocjacji pomiędzy ówczesną władzą komunistyczną a opozycją. Głównie Solidarności. Efektem tych rozmów były pierwsze częściowo wolne wybory. Częściowo, bo nie wszystkie miejsca w parlamencie pochodziły z całkowicie swobodnego głosowania. Ale i tak był to wielki przełom. Po raz pierwszy od wielu lat Polacy mogli w jakimś stopniu sami zdecydować, kto będzie nimi rządził. Te wybory otworzyły drogę do transformacji ustrojowej. Przejścia z socjalizmu do kapitalizmu. Transformacja ta była procesem bolesnym społecznie, m.in. ze względu na wysokie bezrobocie i spadek poziomu życia, ale ostatecznie doprowadziła do integracji Polski z globalną gospodarką kapitalistyczną i znaczącego wzrostu gospodarczego w kolejnych dekadach. Transformacja w Polsce odbywała się stopniowo, ale jej pierwszy etap, zwany planem Balcerowicza, był najbardziej radykalny i kontrowersyjny. Plan Balcerowicza to pakiet reform gospodarczych, które miały szybko przeprowadzić Polskę z socjalizmu do kapitalizmu. Był to zimny prysznic dla polskiej gospodarki. Po upadku pierwszego rządu kolejni politycy starali się złagodzić te efekty. Wprowadzono różne programy, które miały pomóc ludziom dotkniętym transformacją, jednak prawdziwym przełomem było wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej. Dzięki temu nasza gospodarka zintegrowała się z rynkami zachodnimi i mogliśmy swobodniej handlować czy korzystać z inwestycji i funduszy unijnych. To pozwoliło nam na oderwanie się od wpływów Rosji i dało impuls do rozwoju w kolejnych latach. W tym czasie na świecie postępowała globalizacja gospodarki. Firmom coraz łatwiej było sprzedawać swoje produkty i usługi na skalę międzynarodową. Powstały wielkie korporacje transnarodowe, które mając filie w wielu krajach, czerpały zyski z globalnego rynku. Ich suma przychodów ze sprzedaży często przewyższała PKB średniej wielkości krajów. PKB to wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju w ciągu roku. Jeśli jedna firma miała obroty większe od całorocznej produkcji średniego państwa, to świadczyło to o ogromnej potędze ekonomicznej tej korporacji. Przykładowo w 2021 roku przychody amerykańskiej sieci sklepów Walmart były wyższe niż PKB Szwecji. Dzięki globalizacji zaczęły powstawać korporacje potężniejsze ekonomicznie od wielu państw. Ten trend ukształtował światową gospodarkę, jaką znamy dziś. W teorii każdy mógł zostać kapitalistą. Wystarczyło mieć dobry pomysł i być pracowitym. W praktyce kapitalizm szybko zaczął oznaczać dominację właścicieli kapitału nad pracą najemną. Sama nazwa kapitalizm pochodzi od słowa kapitał, które z kolei wywodzi się z łacińskiego capitalis, oznaczającego główny, znajdujący się na czele. W kontekście ekonomicznym kapitał równa się zasobom, które mogą być wykorzystane do generowania zysków, np. maszyn czy nieruchomości. Kapitaliści jako posiadacze kapitału mają decydujący wpływ na kształt gospodarki i podział bogactwa w społeczeństwie. Co za tym idzie, odpowiadają nie tylko za wzrost gospodarczy, ale też nieustannie pogłębiające się nierówności społeczne. Dobrze obrazuje to historia rodziny Waltonów, czyli właścicieli wspomnianej już sieci sklepów Walmart.
Ich majątek w styczniu tego roku wynosił 267 miliardów dolarów, podczas gdy większość z ponad 2 miliona pracowników Walmarta zarabia stawkę minimalną. Z kolei założyciel Amazona, Jeff Bezos, jest jedną z najbogatszych osób na świecie. Tymczasem warunki pracy w magazynach Amazona są katastrofalne. W 2011 roku w magazynie Amazona w Pensylwanii z powodu upałów zasłabło tak wielu pracowników, że firma zamiast poprawić warunki pracy wezwała na miejsce karetki pogotowia, żeby czekały przed budynkiem, by zabierać mdlających. Po tym jak w 2017 roku w polskim magazynie Amazona zmarł jeden z pracowników, inspekcja pracy również stwierdziła liczne naruszenia przepisów BHP. W pogoni za zyskiem Nestle przykupowało lekarzy, by namawiali matki w biedniejszych krajach do karmienia dzieci mlekiem w proszku zamiast naturalnym pokarmem. Matki mieszały mleko z wodą niezdatną do picia, wskutek czego umierały miliony dzieci. Nestle doskonale wiedziało o tym procederze, ale go ukrywało, bo sprzedaż mleka w proszku przynosiła im ogromne zyski. Kapitalistyczny wyzysk doprowadził też do tego, że koncern bananowy dopuścił się zamachu stanu. W 1954 roku demokratycznie wybrany prezydent Gwatemali chciał przeprowadzić reformę rolną, która objęłaby ziemie należące do United Fruit Company i firma straciłaby część zysków. W porozumieniu z CIA United Fruit zorganizowała więc zamach stanu. Przez następne 30 lat w Gwatemali trwała brutalna wojna domowa, w której szacuje się, że zginęło od 140 do 200 tysięcy osób. Gwatemala do dzisiaj zmaga się z dziedzictwem tej tragedii. A wszystko zaczęło się od tego, że koncern bananowy chciał za wszelką cenę utrzymać zyski. Cierpią nie tylko ludzie, ale i środowisko. Przykładowo, działalność koncernu naftowego Shell doprowadziła do katastrofy ekologicznej w Delcie Nigru. Od lat 50. XX wieku firma wydobywała tam ropę, kompletnie lekceważąc standardy ochrony środowiska. W efekcie doszło do gigantycznych rozlewów ropy, w wyniku których zginęły tysiące zwierząt, a rybacy i rolnicy stracili źródła utrzymania. Mimo licznych pozwów mieszkańców, Shell nigdy nie poniósł pełnej odpowiedzialności za te szkody. Mechanizmów napędzających szkodliwe oblicze kapitalizmu było sporo, a większość z nich wciąż ma się dobrze. Wielogodzinny dzień pracy, głodowe płace, zatrudnianie dzieci, śmieciowe umowy, kredyty na pokolenia, dług publiczny – zasada zawsze jest ta sama. Maksymalizacja zysku kosztem ludzkiej godności. Lokalne przedsiębiorstwa często są skazane na porażkę w starciu z wielkimi korporacjami, które nauczyły się sprawnie omijać masę przepisów. W tym te związane z płaceniem podatków i przenoszeniem swoich zysków do rajów podatkowych. Raje podatkowe to kraje, które oferują bardzo niskie podatki i tajemnicę bankową, co przyciąga bogatych ludzi, którzy chcą uniknąć płacenia podatków u siebie. Zakładają oni w rajach podatkowych fikcyjne spółki, których jedynym celem jest ukrycie pieniędzy przed skarbem państwa. Skalę procederu pokazały wycieki Panama Papers i Pandora Papers. Ujawniono w nich, jak znani politycy, celebryci, miliarderzy i firmy przelewają zyski do spółek wydmuszek na Kajmanach czy Bahamach. Wśród nich był m.in. Lionel Messi. Problem z rajami podatkowymi jest taki, że przez to kraje, z których pochodzą te osoby, tracą ogromne pieniądze z podatków. Według szacunków Tax Justice Network z 2022 roku mniej zamożne państwa, takie jak Indie, Brazylia czy Kenia, tracą w ten sposób 200 miliardów dolarów rocznie. To pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na szkoły, szpitale czy drogi, a zamiast tego lądują na kontach bogaczy. Co ciekawe, te 200 miliardów to więcej niż wynosi cała oficjalna pomoc rozwojowa, jaką bogate kraje członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przekazują państwom w gorszej sytuacji ekonomicznej. Czyli więcej pieniędzy wypływa z tych krajów przez raje podatkowe i uchylanie się bogaczy od płacenia uczciwych podatków, niż wpływa tam w ramach pomocy. Raje podatkowe to tylko jeden z przykładów absurdalnych mechanizmów pogłębiających globalne nierówności. Wielkie korporacje i lobbyści mają więcej asów w rękawie. Bogaci wykorzystują swoją pozycję, by ukrywać szkodliwe praktyki i blokować zmiany, które zagrażałyby ich zyskom. Robią to m.in. przez lobbying, kupowanie polityków, PR czy propagandę. Koncerny naftowe od dziesięcioleci wiedziały, że spalanie paliw kopalnych powoduje katastrofalne zmiany klimatu, ale zamiast coś z tym zrobić, finansowały kampanie negujące ocieplenie i blokowały politykę klimatyczną. Przy tym wszystkim elity próbują zrzucić odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów społecznych na zwykłych obywateli, zamiast na tych, którzy mają realną władzę i środki, by zmienić coś w sposób systemowy. Zatrzymajmy się dłużej przy kryzysie klimatycznym. Media i korporacje wmawiają nam, że powinniśmy segregować śmieci, oszczędzać wodę, kupować ekologiczne produkty itd. Oczywiście te działania są ważne. Ale prawda jest taka, że to wielkie koncerny odpowiadają za zdecydowaną większość emisji gazów cieplarnianych. W 2017 roku według raportu Carbon Majors zaledwie 100 firm odpowiadało za ponad 70% globalnej emisji gazów cieplarnianych związanych z przemysłem paliw kopalnych i cementowym. Czy ktoś się rozliczył? Nie. Centralny nakaz dla tych 100 firm, żeby poprawiły swoje praktyki kosztem zysków, miałby o wiele większy wpływ niż nakazy i ograniczenia dla obywateli. Jednak zamiast tego wielki biznes wciąż aktywnie blokuje sensowne regulacje.
Podobnie jest z problemem marnowania żywności. ONZ szacuje, że co roku marnuje się około 931 milionów ton żywności. Tracimy 20% całkowitej produkcji żywności, podczas gdy prawie miliard ludzi głoduje. I znów, media każą nam wierzyć, że to nasza wina, bo wyrzucamy nieskończone kanapki. Ale prawdziwy problem leży gdzieś indziej. Koncerny spożywcze celowo produkują za dużo żywności, bo opłaca im się marnotrawstwo. Wynika to z kapitalistycznej logiki zysku. Lepiej, żeby towaru było za dużo niż za mało, bo nadwyżka produktów oznacza, że firmy mogą utrzymać wysokie ceny, unikając niedoborów, które mogłyby obniżyć ich przychody. Ponadto nadmiar żywności umożliwia koncernom lepsze negocjacje z dystrybutorami i detalistami, narzucając im korzystniejsze warunki współpracy. W efekcie, choć marnotrawstwo wydaje się nieopłacalne, w rzeczywistości przynosi korzyści finansowe dużym korporacjom, które mogą manipulować rynkiem i maksymalizować swoje zyski. Co z plastikiem w oceanach? Medialne kampanie zachęcają nas do zrezygnowania z plastikowych słomek i foliowych siatek, podczas gdy za większość oceanicznego plastiku odpowiada rybołówstwo. Do tego dochodzą wycieki ze składowisk i fabryk, których właściciele nie chcą płacić za odpowiednie zabezpieczenia. Ale o tym już się nie mówi. W końcu łatwiej wzbudzić w nas wyrzuty sumienia, bo wzięliśmy foliówkę w sklepie. To trochę tak, jakby w czasie pożaru lasu strażacy zamiast gasić ogień kazali nam nie rzucać niedopałków na ziemię. Ważne? No pewnie tak. Wystarczające? Ani trochę. Prawda jest taka, że większości współczesnych kryzysów nie da się rozwiązać bez przebudowy systemu. Potrzebujemy nowego modelu gospodarczego, który nie będzie oparty na wyzysku ludzi i planety. Nowy system musiałby skutecznie redystrybuować wytwarzane społecznie bogactwo, ukrócić uchylanie się od podatków, czy zapewnić godną płacę i warunki pracy dla każdego. Aktualnie tego nie ma, bo na straży stoją ci, którym obecne reguły pasują. Elity finansowe i polityczne powiązane z wielkimi korporacjami. Dla wielu z nich liczy się tylko pomnażanie własnych fortun, a nie dobro ogółu. Politycy w tym układzie często pełnią rolę wykonawców woli wielkiego biznesu, a nie reprezentantów interesów wyborców. Boją się podpaść wpływowym graczom, od których zależą ich kariery i przyszłość ich partii. Weźmy na przykład kwestię mieszkalnictwa. Potencjalnymi rozwiązaniami problemu braku dostępnych cenowo mieszkań mogłyby być programy masowego budownictwa publicznego, wprowadzanie regulacji ograniczających manipulacje cenami mieszkań, czy wspieranie spółdzielni. Jednak politycy często sami inwestują w nieruchomości albo mają udziały w spółkach deweloperskich. Gdyby nagle państwo zaczęło budować tanie mieszkania, to ceny by spadły, a oni by stracili. Dlatego zamiast podjęcia sensownych działań, wielu polityków forsuje programy zachęcające ludzi do brania totalnie nieopłacalnych kredytów. Banki wmawiają nam, że jak mamy długi, to jest to nasza wina, bo powinniśmy nauczyć się zarządzać finansami. Nie kupować rzeczy na kredyt, oszczędzać, inwestować. Problem w tym, że te rady są kompletnie oderwane od rzeczywistości, w której większość ludzi zadłuża się nie z fanaberii, ale z konieczności. Jeśli nie masz kapitału, bo nie urodziłeś się w bogatej rodzinie, to musisz ten kapitał pożyczać. A wtedy trafiasz do spirali długów. Kredyty hipoteczne bierzemy, bo ceny mieszkań poszybowały w kosmos. Chwilówki, bo pensja nie starcza do pierwszego. Można by tak wymieniać bez końca. Opieka zdrowotna? Nie damy wam dość pieniędzy na służbę zdrowia, ale możecie iść do prywatnej kliniki naszego kolegi. Energetyka? Nie przestawimy się na odnawialne źródła energii, bo tańszy jest węgiel. Za każdym razem ten sam schemat. Ignorowanie potrzeb obywateli, schlebianie interesom elit i pomijanie sedna sprawy. Tak jak politycy odwracają naszą uwagę od realnych rozwiązań problemów, tak korporacje i bogaci ludzie wybielają się przed nami social washingiem czy filantropią. Social washing to strategia marketingowa polegająca na wykorzystaniu zaangażowania społecznego do budowania pozytywnego wizerunku firmy, podczas gdy jej praktyki biznesowe pozostają nieetyczne lub szkodliwe. Innymi słowy, social washing to próba wybielania reputacji firmy zamiast faktycznej zmiany złych praktyk. Na przykład oskarżany o naruszanie praw pracowniczych w fabrykach różnych krajach H&M, promuje się jako marka zrównoważona i etyczna przez akcje takie jak zachęcanie do oddawania ubrań do recyklingu. Firmy stosujące social washing często skupiają się na doraźnym łagodzeniu skutków problemów, które same generują, zamiast dążyć do ich systemowego rozwiązania. Przykładem marki, która stosuje tę strategię, jest PepsiCo, do której należą m.in. Pepsi, Lay's czy Doritosy. Koncern ten jest jednym z największych nabywców oleju palmowego, którego produkcja przyczynia się do niszczenia lasów deszczowych i utraty bioróżnorodności. Zamiast dążyć do wyeliminowania oleju palmowego ze swoich produktów lub nawiązywać współpracę wyłącznie z dostawcami stosującymi zrównoważone praktyki, PepsiCo skupia się na kampaniach wizerunkowych i programach mających na celu ochronę niewielkich obszarów leśnych. Choć inicjatywy te są same w sobie wartościowe, no to nie rozwiązują one fundamentalnego problemu, jakim jest udział firmy w niszczeniu środowiska naturalnego. W ten sposób PepsiCo unika realnej zmiany swojego modelu biznesowego i minimalizuje działania naprawcze, jednocześnie budując wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Podobnie filantropia, choć często obejmuje cenne inicjatywy, może budować złudzenie, że elity dają dużo od siebie, podczas gdy tak naprawdę oddają ułamek tego, co zyskują dzięki niesprawiedliwemu systemowi.
Wiele osób zamożnych i korporacji angażuje się w filantropię, jednocześnie unikając płacenia sprawiedliwych podatków, zabiegając o wprowadzenie korzystnych dla siebie regulacji lub stosując nieetyczne praktyki biznesowe, które przyczyniają się do nierówności społecznych i degradacji środowiska. Choć inicjatywy socjalwashingowe i filantropijne mogą przynosić korzyści społeczne, no to często służą one głównie budowaniu pozytywnego PR-u dla elit, odwracając uwagę od systemowych problemów i nierówności, które umożliwiają im gromadzenie ogromnego bogactwa kosztem reszty społeczeństwa. Prawdziwa zmiana wymaga fundamentalnych reform systemu ekonomicznego i politycznego, a nie tylko doraźnych działań charytatywnych ze strony tych, którzy najbardziej korzystają z obecnego status quo. Oczywiście nie chodzi o to, by potępiać każdą filantropię. Ona często faktycznie pomaga konkretnym osobom tu i teraz i jest to ważne, ale nie możemy dać się zwieść tej grze pozorów. Nie możemy pozwolić, by indywidualna dobroczynność bogaczy odwracała naszą uwagę od strukturalnej niesprawiedliwości, która stoi za ich bogactwem. Potrzebne jest zbiorowe upominanie się o sprawiedliwszy świat. Wmawia się nam, że wszystko zależy od naszej indywidualnej zaradności czy pracowitości. Tymczasem nawet przy najlepszych chęciach większość z nas będzie przegrywać tę grę w kapitalizm, bo zasady są ustawione pod tych, którzy ją kontrolują. Jednak niejednokrotnie ludzie dzięki swojej determinacji i solidarności byli w stanie rzucić wyzwanie potężnym interesom i wywalczyć realną zmianę. W Polsce dzieciom zakazano pracy w kopalniach czy wprowadzono dni wolne od pracy. Oddolna mobilizacja może przełamywać opór władz i wymuszać postępowe zmiany. Jaka mobilizacja? Budowanie związków zawodowych i walczenie o godziwe warunki pracy. Wywieranie nacisku na polityków przez demonstracje, petycje czy kampanie obywatelskie. Tworzenie zalążków alternatywnej gospodarki opartej na współpracy, a nie konkurencji. Takie jak spółdzielnie pracy, mieszkaniowe, energetyczne, rozwojowe i cyfrowe czy kooperatywy spożywcze. Angażowanie się w lokalne inicjatywy sąsiedzkie, miejskie ruchy, komitety obrony praw lokatorów. Budowanie niezależnych mediów, zdolnych przeciwstawiać się dominującej narracji. Wspieranie lokalnych i etycznych biznesów czy organizacji, które patrzą władzy na ręce. Szerzenie świadomości systemowych przyczyn kryzysów. Wszystko to jest potrzebne do walki z globalnym kapitalizmem korporacyjnym, który stoi w coraz jaskrawszej sprzeczności z fundamentalnymi potrzebami ludzi i planety. Z potrzebą godności, bezpieczeństwa, czystego środowiska, sprawczości, równości. Im bardziej będzie te potrzeby deptał, tym większy wywoła opór. Naszą rolą jest ten opór organizować. Historia pokazuje, że kapitalizm od samego początku opierał się na wyzysku i nierównościach. Począwszy od okresu pierwotnej akumulacji kapitału, przez rewolucję przemysłową, aż po dzisiejsze czasy globalnych korporacji, zyski czerpane były głównie z pracy najemnej przy jednoczesnym ograniczaniu praw pracowniczych. W efekcie mamy dziś do czynienia z kryzysową sytuacją na wielu frontach. Nierówności majątkowe osiągnęły niespotykane wcześniej rozmiary. Tak jak już wspomniałam, 1% najbogatszych posiada tyle co 99% ludzkości. Co gorsza, politycy w dużej mierze sprzyjają interesom wielkiego kapitału, zamiast reprezentować interesy większości obywateli. Kapitalizm stoi za wielkim postępem, ale świat, w którym liczy się tylko zysk za wszelką cenę, będzie w nieuchronny sposób zmierzać ku katastrofie. Kapitalizm, jak mitologiczny Kronos, pożera własne dzieci. Jednak żaden system dominacji nie trwa wiecznie, a większość zmian wydaje się niemożliwa, aż staje się rzeczywistością. Tak jak kiedyś 8-godzinny dzień pracy wydawał się herezją, a dziś jest oczywistością. Jeśli zgodzimy się, że nie ma alternatywy, będziemy skazani na świat coraz bardziej podzielony, zanieczyszczony i zdehumanizowany. Bunt wobec korporacyjnego kapitalizmu nie jest fanaberią, a egzystencjalną koniecznością i zadaniem naszego pokolenia. Tak jak kiedyś zniesienie niewolnictwa czy wprowadzenie powszechnej edukacji. W przeszłości przeszliśmy z feudalizmu i dyktatur do demokracji. Teraz czas na kolejny krok. Stworzenie systemu, który zastąpi kapitalizm. Jednym ze sposobów na to jest uwolnienie tzw. zagrodzonych pól, czyli wspólne zarządzanie tym, co do tej pory było w rękach tylko nielicznych, bogactwem i kapitałem. Zamiast koncentrować się w rękach wąskiej elity, kapitał powinien należeć do całych społeczności. Mieszkańcy danego regionu powinni wspólnie być właścicielami tego, co ich otacza. Fabryk, sklepów, zasobów. Dzięki temu pieniądze będą krążyć w lokalnej społeczności, zamiast wypływać do kieszeni najbogatszych. Takie rozwiązanie sprawdza się na przykład w USA i Wielkiej Brytanii, krajach mocno dotkniętych negatywnymi skutkami kapitalizmu. Tam lokalne społeczności tworzą spółdzielnie, które budują dobrobyt wszystkich członków, a nie tylko wąskiej grupy właścicieli. Spółdzielczość opiera się na zaufaniu i współpracy. Jest fundamentem nowego typu gospodarki, nastawionej na odbudowę i regenerację lokalnych społeczności. Taką wizją kierują się m.in. badacze z Polskiej Sieci Ekonomii, będącej partnerem tego odcinka. To, o czym mówię, to oczywiście zadanie na dekady i pokolenia. Jednak musimy zacząć już dziś. Od najdrobniejszych gestów oporu i solidarności, przez budowanie oddolnych ruchów, po walkę o język debaty i wizję przyszłości. Nawet małe gesty, podpisanie petycji, udział w demonstracji czy wsparcie strajkujących pracowników mają znaczenie, jeśli wykonuje je dość dużo osób. Jeśli wystarczająco dużo z nas się zaangażuje i jeśli będziemy niestrudzenie organizować się i mobilizować, to możemy powtórzyć sukcesy ludzi z Gdańska, Dakki czy Wall Street. Możemy napisać kolejny inspirujący rozdział w historii walki o lepszy świat.
Jeśli jest to temat, który jest dla Was ważny, to koniecznie wpadnijcie na Kongres Regeneracja, organizowany m.in. przez Polską Sieć Ekonomii. 7 września spotkamy się, żeby poszukać miejsca Polski i polskiego modelu rozwoju w tej nowej historii świata. Wejście jest darmowe, ale liczba jest ograniczona. Link do zapisów znajdziecie w opisie tego filmu. Widzimy się w Dąbrowie Górniczej. W tym poprzemysłowym sercu Zagłębia będziemy przyglądać się, jak zregenerować gospodarkę i społeczeństwo. Dajcie znać w komentarzach, z kim się zobaczymy. Ale teraz jeszcze z sopką musi być ujęcie takie.